Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o historycznie niskiej produkcji wina na świecie. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnich 2 latach produkcja wina na świecie jest niższa niż średnia wieloletnia. Jak możemy podsumować ten rok? Rzeczywiście. Lata 2019-2020 to nie był najlepszy okres pod względem produkcji wina na świecie i niestety 2021 rok będzie jeszcze gorszy. Tutaj według najnowszych prognoz International Organization of Vine and Wine produkcja na świecie wyniesie około 250 milionów hektolitrów i będzie o 4% mniejsza niż w 2020 roku. Ten poziom będzie również o 7% niższy niż średnia z ostatnich 20 lat. Jeżeli sobie spojrzymy na XXI wiek, to wyłącznie w 2017 roku ten poziom produkcji był niższy. Czy we wszystkich regionach świata produkcja wina będzie niższa? Tutaj przede wszystkim za te spadki odpowiada Unia Europejska i to, co się działo przez cały sezon, jeżeli chodzi o wzrost winorośli, niekorzystne warunki atmosferyczne, szczególnie u tych najważniejszych producentów, wpłynęły na to, że produkcja wina w Unii Europejskiej będzie o 13% mniejsza, a trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska odpowiada za ponad 60% globalnej produkcji wina. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych. Tutaj szacunki mówią o tym, że ta produkcja wzrośnie o 6% do 24 milionów hektolitrów. Jednak i tak to będzie drugi najniższy poziom od 2016 roku. Jeżeli chodzi o półkulę południową, to tutaj mamy dużo lepsze wiadomości. Produkcja wina na półkuli południowej zwiększy się o blisko 20% do rekordowych 59 milionów hektolitrów. W przypadku już poszczególnych krajów, zarówno Australia, tutaj odnotowujemy 30-procentowy wzrost produkcji wobec 2020 roku, czyli to będzie około 14 milionów hektolitrów. Co o tym zdecydowało? No, dobre warunki pogodowe przez cały okres wegetacji i też w trakcie zbiorów, jak również niska presja ze strony chorób. Więc tutaj szczególnie względem właśnie 2020 roku, 2019 roku, kiedy w Australii mieliśmy do czynienia z suszami, z pożarami, no to ta produkcja będzie wyższa, ale też jeżeli sobie spojrzymy, ona będzie najwyższa od 2006 roku. Również w Ameryce Południowej odnotowujemy spektakularne wzrosty produkcji. Chile, największy producent wina w tym regionie, odnotowuje podobnie jak w przypadku Australii, 30-procentowy wzrost. Jeżeli chodzi o Argentynę, tutaj wzrost na poziomie 16%. Powiedział Pan, że produkcja wina w krajach Unii Europejskiej zmniejszy się. W którym kraju sytuacja jest najgorsza? No, rzeczywiście, te spadki produkcji dotyczyły przede wszystkim tych największych producentów i pewnie pamiętamy obrazki z wiosny, zdjęcia z wiosny z francuskich winnic, w których były rozpalane ogniska po to, żeby w pewnym stopniu zniwelować skutki przymrozków, mrozów, które wystąpiły w tym okresie. No jednak widzimy, że w konsekwencji mimo wszystko to wpłynęło na spadek produkcji. Dodatkowo do tego doszły jeszcze ulewne deszcze w okresie letnim, no i też zwiększona presja w konsekwencji różnych chorób. No to sprawiło, że produkcja wina we Francji spadła o 27% do 34 milionów hektolitrów. Spadki odnotowano również w przypadku Włoch i Hiszpanii. Oczywiście one są w mniejszej skali, ponieważ to jest odpowiednio 9 i 14%. No niemniej jednak tutaj ta produkcja również jest niższa. Z krajów, które odnotowały wzrost, no to na uwagę zwracają Niemcy z 4-procentowym wzrostem produkcji, jeżeli chodzi o wolumen wytworzonego wina w 2021 roku. A przypomnijmy, że Niemcy są czwartym największym producentem wina w Unii Europejskiej. Przejdźmy teraz na krajowe podwórko. W Polsce przybywa winnic. Jak wypada 2021 rok w naszym kraju? Czy ta produkcja wina nie została zahamowana?
produkcja w Polsce wina odbudowuje się. Nawet w ciągu ostatnich 5 lat produkcja zwiększyła się blisko 3-krotnie. Co do roku 2021, z danych KOBRY wynika, że powierzchnia upraw winorośli zwiększyła się o 11%, więc mamy wzrost powierzchni produkcji. Jeżeli chodzi o plony, to one też będą na zadowalającym poziomie. W konsekwencji produkcja wina również w 2021 roku powinna się zwiększyć. Na polskich stołach dominują jednak zagraniczne wina. Jak sytuacja na światowym rynku wpływa na polskiego konsumenta, na polski rynek? Poziom spożycia win w Polsce to około 6,4 litra na mieszkańca rocznie. Jeżeli do tego dołożymy sobie dane o sprzedaży wina, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli tego wina polskiego, to jest około 8700 hektolitrów. To wychodzi na to, że to polskie wino rzeczywiście należy traktować jako rarytas na naszych stołach, ponieważ jego udział w spożyciu nawet nie osiągnie 0,5%, więc to jest bardzo mało. W jaki sposób to, co się dzieje na świecie, przełoży się na sytuację w Polsce? No, zapewne zajdą zmiany w strukturze importu. Sprowadzamy wina głównie z Włoch, z Francji, z Niemiec czy z Hiszpanii, czyli w większości z krajów, w których tak jak rozmawiamy, odnotowujemy spadki produkcji, no to w konsekwencji się pewnie przełoży na te zmiany w strukturze importu. Pewnie więcej wina zaimportujemy z krajów, które zwiększyły produkcję. No, w tym wypadku jednak należy pamiętać, że to wino z tegorocznych produkcji, ono będzie dopiero dostępne na rynku za jakiś czas, więc te zmiany też będą w pewien sposób i rozłożone, i przesunięte w czasie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.